serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kontynuując naszą wizytę, pobyt tutaj u kolegi Andrzeja Walędziaka w hodowli w Stargardzie Gdańskim, kiedy zakończyliśmy prezentację nowości ze sklepu, chcemy też pokazać tutaj dwa gołębie, tak? Tak. Dwa gołębie młode, które będziemy na sprzedaż mieli z jego hodowli, a gołębie te wywodzą się z tych samych praktycznie gołębi, które w zeszłym roku, kiedy towarzyszyliśmy tutaj Andrzejowi i na lotach i tak obserwowaliśmy, jak tutaj przebiega sezon lotowy, gołębie z tej rodziny zdobywały czołowe konkursy. To były tam takie gołębie, kiedy byliśmy w gołębniku rozpłodowym, pochodzące z gołębi... Samiczka była od kolegów Łebuch, a samczyk był od Zbyszka Dudy z gołębi Elias Jansenek. Tak. Ja tutaj teraz w ręku trzymasz jakiego gołębia? To jest rodzice chyba tych młodych, tak? Za chwilę pokażę te dwa młode gołębie i moje młode gołębie. To jesteśmy w ogóle w moim gołębniku tak zwanym rozpłodowym. Kiedyś tutaj chciałem z tego gołębnika latać na dłuższe dystanse. Powiedzmy 800-1000, bo w okręgu gdańskim mamy klub dalekodystansowy. Tam przy oddziale gdyńskim. Ale w przyszłości będę latał tam z tej mojej bolierki z zewnątrz. Tam będą moje gołębie tak zwane, te dalekodystansowe. A tutaj trzymam gołębia Hołbena o numerze 907 tak, rok. Oczywiście czy... jest to go pochodzący z hodowli braci Łepuch, rodziny Łepuch. Tak. Tu mam rodowód, przepraszam. Ale dlaczego trzymam widzimy jego? Rodowód. Ja sobie przemyślałem, te gołębie mnie nie dały jakoś takich zadowalających wyników wcześniej. Dopiero w zeszłym roku tam to potomstwo po tej samicy było 3-letnie i autentycznie bardzo dobrze latało. Tu muszę się pokłonić braciom Łepuch, podziękować za sprzedaż. Tam też Dorocie, żony. Tak, tak. Facet zawsze się kłania nisko kobietom. Tak. Ja sobie to przemyślałem, bo one mają, jak zobaczycie koledzy na rodowodach, wspólnych przodków, zwycięzców belgijskich, mistrzów tam. Są super człowiek gołębie belgijskie z rodziny Hołben. I te dwa gołębie po raz pierwszy zostały u mnie zaparzone na siebie. I to był mój, przyznaję się, że to był mój błąd hodowlany. One powinny być według mnie dawno połączone, bo jest to... Ty krzyżowałeś po prostu. Jest to rodzina i przyznaję się do tego dużego błędu. Rzadko mi się to zdarza jakieś błędy popełniać, ale tu popełniłem błąd. Tutaj masz właśnie tego samczyka, to jest numer 900, a samiczka ma numer 1942 i też jest z 2007 roku. A tu jest samiczka. Ona... Zanosi się na drugie jajeczka. 9 rok. 1942. Tak, a 9 lat już ma ta samiczka. Bardzo dobrze. Zanosi się świetnie, nie ma z nią żadnych problemów takich rozpłodowych. Zresztą nie eksploatuję jej. Ale mam sobie, mam szczęście, mam na czym, mam nadzieję, wychować sobie dobre gołębie. To jest samiczka, a ten tutaj miałeś. A młode gdzie masz? Teraz tu pokażemy młode. Tu widzę, młode są po prostu w tych celach. One są, widzę, w bardzo dobrej kondycji. Tu masz jak jednego, i a tutaj od góry też masz młode. Ja sobie położę, bo tutaj coś ciekawego jeszcze zaraz. Co ty tu masz? To tu. Green Line Quick Tablet. A ty o tym nie mówiłeś nigdy. Gdzie ty mnie zaglądasz? To jest ten, produkty DACA. Co to jest? DACA, tak. DACA. Tabletki to są? Tak, to są tabletki wzrostu. Zobacz, jak to wygląda, bo nie widziałem tego. Czy my o tym kiedyś mówiliśmy, czy nie? Dwie gąbki takie widzę. Jak to wygląda? I to, co się indywidualnie podaje? Tak, to się podaje indywidualnie. To jest 350 tabletek. Drogie to jest? To kosztuje 53-55 zł. Jak często to się podaje? To w sumie, jak gołąb ma... Jak gołąb ma już pałki, to można mu podawać co 3 dni. Tu jest białko, aminokwasy. Z przykrością stwierdzam, że hodowcy gołębi rasowych, ozdobnych. To stosują? Oni to stosują, a szczególnie u tych gołębi krótkodziobów. Ty to prezentowałeś kiedyś wcześniej, nie zwróciłem uwagi na to. Ja już nie pamiętam, ale jest paru hodowców gołębi pocztowych, ale nie wiem, czy to widać, jakim się te szyjki świecą. Bo tak tego to może nie będzie widać, ale są w bardzo dobrej kondycji właśnie, bo założę po innych młodych. O, to jest w ogóle fajna atmosfera. Tutaj widać koledzy, jakie mają zdrowe, ładne lotki. Żadnych pasów nie mają, żadnych... Jaki to jest numer tego gołębia? Zaraz pokażemy obydwa, proszę. To są młode z tej pary, o której mówiliśmy? To są młode z tej pary, bo tylko chciałbym dwa zaproponować do sprzedaży. Nie czyszczę im w miseczkach, zaraz pokażemy numerki. Zrobimy oczywiście zdjęcie temu gołębiowi. Tak, w miejsce, bo są młode, to nie będziemy zbytnio
Ich tak nie ma sensu na to grupka jakaś zdjęcia, po prostu on, no. To jest, widzę, 74 4207, 4207, a drugi ma, one są... Płci w ogóle nie podajemy, bo to jest ciężko nie, stwierdzić. Ale mają, o proszę, po, Krzysiu, weź tak, mosteczek, pokaż mosteczek. 4028, 4208, przepraszam. 4208, o, mosteczek, o, widzicie, tutaj mają ładnie różowiutkie. Tak. Są bardzo zdrowe, nie to świadczy właśnie te odkryte mostki, o. Teraz się zerkniemy, piórojady nie mają. Piórojady to nie jest nic takiego złego. Gołąbuszki... Ja do karmy dodaję jeszcze do, w sumie troszeczkę konopi i orzechów i dlatego w sumie raczej mam ładne. Andrzej, może. Powiedzmy jeszcze tylko tak, bo to są gołębie pochodzące w 100%, to są rodziny łepuch. To jest ten gołąb o numerze 900 i ten kolejny to był 1492, nie, 1942. Ale przypomnijmy kolegom, jakby nie wiedzieli, to było w zeszłym roku, ty miałeś tutaj takie chyba dwa takie lotniki wtedy. Dwa takie super bardzo, lotniki, które zdobywały czołowe konkursy. Dzieci tej samicy, tak. Właśnie, z samczykiem od Zbyszka Dudy. Samczyk ma dwie pierwsze nagrody i dwie takie czołowe nagrody miał. A samiczka bardzo dobrze, dwa razy była chyba u mnie pierwsza, z pincetek, także no chciałbym wreszcie te gołębie sobie bardziej rozkrzyżować. A dlaczego je sprzedaję? Koledzy, tu jest parę młodych, ja w zeszłym roku się zaklinowałem młodymi gołębiami, wychowałem 72 młodych, a zostało mi po lotach 66. Widzicie, tu jest już taki piękny młody. Ten nakarpiany taki. Jest jego brat. Popatrzmy za płytą właśnie. O, dwa siedzi. Nie, tatuś siedzi. Na jajeczkę. Tak. Zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać, jak o, ja się wyszedł. Trzy ja świeci temu nakrapianemu, czy nie. O. Nie widać do końca, ale są bardzo naprawdę w dobrej formie te gołębie. To chyba te tabletki sprawiają, co? To jest córka mojego 4012. To jest właśnie o tej samicy. Po tej chłopęce, tak. To jest jego córka, nie? Ta niebieska na pierwszym planie tutaj. O, dobrze. I także... tutaj pokażę, jeszcze się pochwalę. Może troszeczkę pokażeli, bo tu takie gniazda są, że nie widać. Ale to czarne? Tak. A tam, ale z tamtego, który tam, bo popatrzmy, tam na oknie zawsze zauważyłem, przepraszam, tam siedzi taki z 2014. To jest, już nie wiem, kiedyś mówiłem, że miałem pożyczone znakomitego gołębia od Pietrasa, tego jego fenomena. Krzysiek robił film u niego. Krzysztof z Osieka. Tak, Krzysztof Pietras, jego ten fenomen, bo tak go trzeba nazwać, był u mnie tutaj na gołębniku. Ja go miałem zakażone, tego czarnego, na swoją córkę. Jego córkę, tego czarnego, nie? I to jest te między... też na sprzedaż, nie? Tu są wszystkie gołębie na sprzedaż. Ale te też? Wszystkie. Te też. Ale te są już, idą do... Zamówione. To idą do Kielc, do oddziału Końskie. Także to już, widzicie, no, ktoś będzie miał piękne gołębie. Dla mnie wystarczy około 35 młodych z drugiego lęgu. Naprawdę są piękne. Tu w misce widzieliśmy te łuski łuszczące się takie na skórek. Jest bardzo naprawdę, jest, widać, że tu jest zdrowie. O, tu kolega Andrzej nam zaprezentował tamte dwa gołębie. Teraz te też są też zamówione, czy na sprzedaż też będą? Wszystkie. Znaczy to one są, do wszystkie idą do moich kolegów, nazwijmy. Tak, bo my wszyscy jesteśmy koledzy. I tylko te dwa niebieskie, które mieliśmy, są po prostu... Krzysiek się pytał, czy jakieś są nowe. Znaczy na stronę internetową do Krzysia pójdą dwa niebieskie. Później też na pewno coś będziemy mieli, ale... Widać, jak im się pięknie szyje świecą. Widać. Tutaj się pochwalę. Dostałem gołębice od kolegi Schmidta z działu Czersk. To jest ten kolega, który wygrał rogowo to słynne, takie zwane, nie wiem, czy można to było oszukańcze, no skoro tamten pierwszy gołąb był oszukany, to było oszukane, nie? Skoro zajęła się tylko prokuratura. Kolega Schmidta, gołąb przecież jako druga, okazało się, że był zwycięzcą. I ja dostałem kolegi, bo jesteśmy kolegami, ta pstra gołębica jest po jednym z rodziców tej pary. Po tam który... był, ojcem był z tego, z Krzyśka Pruskiego, z Sylwestra, tak? Tu ja... Hołbena to był chyba też gołębie Hołbena. Koledzy, to... Tak ja mi się mam wydaje, te... a ja matką te... tego gołębia był jeden z czołowych gołębi wywodzących się z hodowli już bezpośrednio Danusza Schmidta. Ja mam, to były te gołębie DH-owskie, które tam ściągnął taki kolega, jak on się nazywał, do Czerska. W sumie ojca, tak, czy matki? Ja mówię, tam był kolega w Czersku, który ściągnął kiedyś swego czasu gołębie zachodnie do Czerska i on tam znakomicie latał na takich dystansach dłuższych, ciężkich.
i między innymi wtedy chyba kolega Schmidt tam kupił te gołębie. Ale po którym ja się nigdy nie interesowałem. Ale ojcze, na pewno, znaczy tam na pewno się ten gołąb, który wygrał w Rogowie, to wywodził się z gołębi, ja wiem, od Krzyśka Pruskiego, Sylwestra, bo śmiałem się, gdyż był imiennikiem niejako organizatora. Ale musi mieć ta gołębica mocną krew, bo ojcem tych gołębi jest połowie samiec, ona jest pstra i zobaczcie, to są takich, to była chyba nakrapiana taka brudna gołębica, która tam wygrała, nie? W tym Rogowie. Czyli musi mieć ta pstra mocną krew, nie? Dobrze, to tutaj, tu mamy. O, tutaj dzisiaj było wyczyszczone, szkoda, że mam zdjęcie. Wysłałem. A co, zdjęcie, że wyczyszczone było? Nie, zdjęcie wysłałem koledze, jakie są gołębie zdrowe, jaki w sumie jest. Tego, kto zamówił? Nie, tam koledze wysłałem do Mogilna. I w sumie jakie młode po prostu mają fajny kał, nie? Mhm. No jedni przesyłają sobie zdjęcia dziewczyn, a chłopacy sobie zdjęcia kału. No ciekawe, no tak, bardzo ciekawe. No tak. No nic, to chyba Andrzej na razie, czy chcesz coś do zaprezentowania tu? No nie. No tutaj tylko chciałem też pokazać mniej więcej o te łodziaczki, nie? Tak jak tutaj są. Koledzy tutaj na pewno są gołębie te, które jak Andrzej mówił, kolegom przygotował te gołębie tutaj. Tak, hodowca się nie wstydzi, widzicie? No, zdjęcia robi, wysyła, tak, dobrze. Słuchajcie koledzy, no z tych gołębi i z tej wolierki, która jest na dworze, właśnie te 21 gołębi w ciągu roku są rozosobowane. Naprawdę przy... mają, proszę koledzy, klientów sklep. Proszę, jakie piękne skrzydełko. On jest młody, już ma ładnie wyrobione pióreczka. Dobrze. No nic, zachęcamy do wejścia na stronę internetową, do wzięcia udziału w licytacji. Kolega Andrzej te tabletki miał schowane, widzieliśmy. Zawsze coś można ciekawego zobaczyć. Autentycznie tu jest 350 tabletek, polecam je, nie? Czyli tak, stosując między innymi takie tabletki, takie zdrowe, młode, tak jak widzimy u kolegi Andrzeja, będziemy mogli mieć. Także na razie dziękujemy. Do zobaczenia. Dobra, a szczegółowe informacje o pochodzeniu tych gołębi będziemy mogli w rodowodach zobaczyć. Oczywiście załączniki, tak jak kolega, te, które kolega Andrzej trzyma, oryginalne rodowody od rodziny Łepuch, będą też tam dołączone. Także dziękuję. Ja jeszcze tylko jedno zdanie. Dziękuję za wizytę, Krzysia. Dziękuję, że byliście ze mną w moim sklepie. Zapraszam, do miłego. Dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.